Dzisiaj kolejna nowość od LG, kolejna nowość sterowana magicznym pilotem. O tym Wam już mówiłem w momencie, kiedy prezentowałem Wam poprzedni model telewizora. Znajdziecie go na kanale test.hpl. Był to LG 55UH66, czyli Ultra HD, inaczej rzecz ujmując 4K, telewizor klasyczny, można by powiedzieć. Ten, który tutaj mam, który Wam dzisiaj pokazuję, jest to 55-calowy telewizor, również Ultra HD, czyli 4K, wykonany w technologii OLED. Jeśli chodzi o system operacyjny, to tak naprawdę i zarówno na tym poprzednim modelu, jak i na tym jest zainstalowany WebOS 3.0, tak więc nie będę się jakoś szczególnie nad tym tutaj rozwodził, ponieważ odsyłam Was po prostu do tej prezentacji, tam dużo więcej będziecie mogli sobie pooglądać o technologii, o systemie WebOS 3.0, który zrobił na mnie również bardzo, bardzo pozytywne wrażenie, jeśli chodzi o samo usability, czyli całą otoczkę kontaktu klienta z telewizorem, czyli użytkownika z telewizorem. Skupię się dzisiaj na tej technologii nowej, która jest w tym telewizorze zaprezentowana, czyli technologii OLED. I wielokrotnie Wam powtarzałem, że nie jestem zupełnie człowiekiem, który się jakoś szczególnie różnymi future killerami ekscytuje. Lubię do tego podchodzić na zimno, nie stresować się tym i zwracać uwagę faktycznie na rzeczy istotne i faktyczne, które w jakiś sposób szczególnie moją uwagę zwrócą. Muszę przyznać, że technologia OLED, która zawitała pod moją strzechę, po prostu wypięła mnie z wrotek. Byłem bardzo mocno poruszony tym, jak to wszystko w tym przypadku funkcjonuje. Muszę przyznać, że jest to coś nowego. Coś faktycznie nowego, coś, co będzie kolejnym kamieniem milowym, jeśli chodzi o rozwój, słuchajcie, telewizora, nie może telewizji, bo trudno już mówić o telewizji w dzisiejszych czasach, telewizora, czyli monitora, który będzie współgrał z naszym otoczeniem cyfrowym, na którym będziemy odtwarzali różne streamy, różne materiały audiowizualne, no, w odpowiedniej jakości, w odpowiedniej rozdzielczości. Co ciekawe, również klasyczny, najgorszy w zasadzie dostępny jakościowo obraz, czyli dostarczany przez telewizję naziemną, na tym telewizorze wygląda inaczej. Wygląda po prostu zaskakująco dobrze. Wiele osób, które tutaj przewijało się przez mój dom, było zdziwionych i zapytało mnie, nie wiedząc o tym, że jest to technologia akurat taka, a nie inna, wykorzystana w tym telewizorze, o co tu chodzi, że tak ładnie widać. I można powiedzieć, że osoby, które no nie są szczególnie związane z rynkiem technologii, od razu zauważyły różnicę, zauważyły, że coś tu jest zupełnie inaczej. Może powiem jeszcze też o matrycy, która jest matrycą blaskową. Jak widzicie, mogę Was teraz pozdrowić. Mam tutaj moje małe stanowisko z kamerą. Nie da się w inny sposób zebrać tego obrazu z ekranu, jak po prostu kamera na statywie. I tak jak Wam mówię, wiele osób było zdziwionych, jak ten telewizor ładnie funkcjonuje. Ja powiem szczerze, że oglądałem OLEDy gdzieś tam w sklepach, w takich no, wielkopowierzchniowych sklepach, w MediaMarktach i nie zwróciłem na to uwagę. Nie zwróciłem zupełnie na to uwagi, jaki jest potężny kontrast pomiędzy pikselami, jak jest w ogóle potężna różnica, jeśli chodzi o jakość wyświetlanego obrazu. Oprócz oczywiście technologii 4K, czyli tej maksymalnej rozdzielczości, oprócz technologii OLED, czyli tego wszystkiego, o czym mówi się już od wielu lat, czyli OLED to jest idealna czerń. Po prostu każdy piksel, który jest tutaj na tym ekranie widoczny, jest pikselem zapalonym. Nie ma jako takiego podświetlania tego ekranu. Czyli jeżeli ten fragment obrazu jest czarny, to tam po prostu jest idealna czerń. Żaden piksel nie jest zaświecony na żaden kolor. Genialna sprawa.
Idealnie się to spisuje. I oprócz tej technologii OLED, oprócz technologii Ultra HD, czyli 4K, przypominam, że jest bardzo duży problem, żeby zdobyć materiały w Ultra HD, przynajmniej na razie. Jedynym źródłem dla mnie, przynajmniej dostępnym łatwo, to jest to, co widzicie, czyli Netflix, który również bardzo dobrze, jeśli chodzi o telewizory firmy LG i WebOS, się spisuje. I drugim źródłem jest to YouTube, również nawet żeście widzieli, że jest zakładka 4K i stamtąd można różnego rodzaju materiały sobie pobierać właśnie w tej rozdzielczości. Kolejną opcją jest to, co jest w tym roku modne. Kilka lat temu żeśmy mieli 3D, w tym roku jest to obraz HDR i również takie produkcje na Netflixie lub ewentualnie gdzieś w postaci cyfrowej można sobie z internetu zdobyć. Oczywiście mam demka LG, które nam pokazują tą technologię HDR. Również robi naprawdę fajne wrażenie. Wiemy, że są na razie dwa systemy, które ze sobą walczą. Jeden to jest system, można by statyczny powiedzieć, czy dla całego filmu jest jeden jak gdyby profil włączany tego HDR-a. Jest system dynamiczny, gdzie podczas trwania projekcji w odpowiednich sekwencjach w danym pliku jest otagowane, jak należy w danym momencie właśnie ten HDR ustawić tak, żeby jak najbardziej zwiększyć kontrast i pokazać to, co chcemy, żeby było pokazane. Tak jak już mówiłem, robi to na mnie naprawdę kolosalne wrażenie i myślę, że tego już powtarzał nie będę, bo to myślę, że dopiero na własnej skórze sobie odczujecie, jeżeli staniecie się posiadaczem takiego telewizora lub będziecie mogli gdzieś u kogoś tym telewizorem czy telewizorem w takiej technologii sobie popracować. Jak mówię, system, który jest zainstalowany w telewizorach LG, jest to WebOS, bardzo przejrzysty, bardzo dobrze zoptymalizowany pod kątem użyteczności dla klienta i również do tego tematu nie mam absolutnie zastrzeżeń. Cała masa różnego rodzaju aplikacji dostępnych w sklepie LG. Ta lista aplikacji rośnie z dnia na dzień, można by powiedzieć. Tak więc wszystkie najpopularniejsze rzeczy, które Wam są potrzebne, na pewno bez najmniejszego problemu znajdziecie sobie w tym telewizorze. Kolejna ciekawa opcja i ciekawe pytanie, o które najczęściej się trafia na stronach internetowych czy na różnego rodzaju dyskusjach na portalach społecznościowych. Czy OLED się wypala? Bo tu jest pytanie podstawowe. Na razie te telewizory nie należą do najtańszych i każdy klient, który ma wydać swoje ciężko zarobione pieniądze, będzie zachodził w głowę, czy faktycznie te piksele będą nam się wypalały. Jak zresztą sami producenci tego typu ekranów mówią, nie jest to ekran zaprojektowany do tego, żeby wyświetlać obrazy statyczne, czyli mamy bardziej dynamiczne i faktycznie w momencie, kiedy nic się na ekranie nie dzieje, system to odpowiednio wyczuwa, automatycznie pojawia się wygaszacz, gdzie jest całkowicie zgaszona matryca i pojawiają się takie jak gdyby sztuczne ognie. Jak widzicie, nawet ja w tym momencie wyciszyłem głośność, to nawet ten element w postaci przekreślonego głośnika cały czas nam się porusza po ekranie, czyli nie jest w jednym miejscu. Tak więc być może coś na rzeczy jest. Ja nie znalazłem potwierdzenia, wręcz wiele osób pisało, że posiada tego typu urządzenia z tego typu rozwiązaniami i nie mają z tym absolutnie żadnego problemu. Ja myślę, że również sam producent tutaj zadbał o to, żeby procesor, elektronika dbała o to, żeby ewentualnie takie następstwa nie miały miejsca. Niemniej jednak czas pokaże, czy coś w tym temacie się będzie działo. Ja, tak jak mówię, telewizor mam tydzień u siebie na testach, oglądałem i statyczne, no może nie statyczne, tylko na przykład TVN24, gdzie na dole macie tą belkę, która się tutaj przewija różne inne kanały, gdzie jest wyświetlone logo danego kanału i nie napotkałem absolutnie żadnych problemów i przynajmniej w tym krótkim czasie, kiedy ja ten telewizor testuję, takie opcje nie miały miejsca. Niemniej jednak zachęcam wszystkich do komentowania, bo jest to rzecz arcyistotna w komentarzach, jak szczególnie jeżeli jesteście użytkownikami tej technologii, jak Wam się
taki telewizor spisuje w dłuższej perspektywie czasu i czy faktycznie nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. Tak jak tutaj producenci sprzętu wszelakiego nas, klientów, zapewniają, że absolutnie z tym problemu żadnego mieć nie będziemy, bo elektronika o to dba, że matryca, która jest podatna na tego typu, można by powiedzieć, zachowania, nie będzie absolutnie w żaden sposób wypalona, pokrzywdzona przez los właśnie tym, że takie rzeczy się dziać będą. Słuchajcie, zachęcam Was wszystkich, jeżeli macie gdzieś możliwość w spokojnym otoczeniu bliżej zapoznać się z tym telewizorem, w ogóle z tą technologią OLEDa, nie wiem jak nazwać, technologią OLED w służbie człowieka właśnie w postaci ekranu telewizora, to zachęcam Was, żebyście to zrobili, bo faktycznie ja wiem, że jeżeli bym stanął przed dylematem wymiany telewizora i przed potrzebą tak naprawdę, jeżeli nie wiem, aktualnie posiadany przeze mnie telewizor dokonałby żywota, to myślę, że skłaniałbym się właśnie ku tej technologii OLED. Kolejną opcją bardzo istotną jest to, że telewizor jest arcypłaski. Jest to, nie wiem, grubość 0,5 mm. Jak widzicie, obraz jest niemalże bezramkowy. Ja może teraz przejdę, coś uruchomię, żeby jednak coś się nam tutaj pojawiało, cokolwiek. Żebyście widzieli, jaka część obrazu jest wyświetlana właśnie teraz na monitorze. Jak widzicie, ramek nieomalże w tym telewizorze nie widzimy. Tak więc można powiedzieć, że jeśli chodzi o design tych telewizorów, to producenci wiele tutaj zrobić nie mogą, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby byłby jak najcieńszy, jak najcieńsze, żeby były ramki. Tak więc można powiedzieć, czy będziemy kupowali telewizor od jednego producenta, czy od drugiego, to design raczej będzie taki sam, będzie się on tylko i wyłącznie różnił podstawą, no i oczywiście systemem operacyjnym, jaki jest w danej jednostce zainstalowany. Oczywiście zdajcie sobie sprawę, że to, co ja Wam pokazuję tutaj z tego telewizora, te fragmenty demek, to no absolutnie nie odzwierciedlają tego, jak on faktycznie jest no, gołym okiem odbierany. Tak więc tutaj proszę się tym absolutnie nie sugerować, bardziej się sugerować tym, co mówię, że faktycznie jest naprawdę nieźle. Trochę kwestii technicznych. Pierwsza rzecz to pobór prądu. Tutaj w tej technologii OLED, co już Wam od początku mówiłem, nie mamy takiego stałego poziomu zapotrzebowania na energię, z tego względu, że zależny jest on od tego, co w danym momencie matryca wyświetla. Czyli czy dany piksel jest zapalony, czy zgaszony. Po prostu kiedy jest zgaszony, to mamy pobór zero, jeżeli jest zapalony, no to wiadomo, jakąś część wata dany piksel pobierał będzie. W trybie standby 0,8 W, a w trybie już pracy, tak jak teraz sobie mniej więcej widzicie, w momencie, kiedy telewizor odtwarza jakieś obrazy, w zależności od tego, co widzimy na ekranie, czyli jest to zupełnie inaczej niż w standardowych ekranach LCD, zapotrzebowanie na energię według mojego pomiaru było no, w granicach 190 do 300 W. Rzadko się zdarzało, żeby gdzieś ten pik taki poszedł wyżej. Tak więc tutaj wygląda to w ten sposób i przypuszczam, że to jest to jednostka globalnie porównywalna być może ze standardowymi jednostkami LCD, bo no, zdarzają się tutaj momenty większego poboru, jak i poboru mniejszego, kiedy telewizor wyświetla wszystko to, co jest czarne, czyli nie wyświetla nic, nie pobiera wtedy energii. Jeśli chodzi o złącza, to podstawowe złącza, czyli standardowe, takie jak w każdym telewizorze znajdziecie, złącza HDMI, złącze optyczne, złącze Ethernet, oczywiście urządzenie ma wbudowane moduł Wi-Fi, mamy dwa złącza do tunera satelitarnego i telewizji naziemnej lub kablowej. Z boku również mamy dodatkowe złącza, do których możemy wpinać urządzenia USB. Ja otrzymałem od LG też taki USB stick, na którym były nagrane te przykładowe obrazy, które Wam się tutaj przewijały. Oczywiście bezsensownym było ich zaprezentowanie w formie takiej cyfrowej, ściągniętej z USB sticka. Wolałem Wam pokazać, jak to wygląda na samym telewizorze. Pilot bardzo zgrabny, bardzo fajny, bardzo dobrze się nim operuje, jeśli chodzi o kontakt z systemem operacyjnym, wbudowany czujnik położenia i dzięki temu, że pilotem po prostu ruszamy w przestrzeni, odpowiednio kursor po ekranie nam się pojawia i jest to rozwiązanie naprawdę bardzo, bardzo
wygodne. Słuchajcie, to tyle w tej prezentacji krótkiej, tak naprawdę bardziej może moich spostrzeżeń i odczuć, jakie miałem przy współpracy z tym telewizorem. Zachęcam Was do komentowania, na pewno wielu z Was już miało do czynienia z tą technologią OLEDową, macie jakieś swoje przemyślenia, piszcie w komentarzach. Jeżeli filmik Wam się podobał, zachęcam do dania łapki w górę, jeżeli Wam się nie podoba, dajcie łapeczkę w dół i subskrybujcie kanał testhub.pl.